a przed nami ćwiczenie z naszego portalu, które z podanych w odpowiedziach wartości A sprawią, że otrzymamy równanie liniowe sprzeczne. No i tu mamy równanie i tu musimy wybrać jedną z odpowiedzi, a być może więcej odpowiedzi, zaznaczyć, no i potem sprawdźmy. Sprawdzimy, więc ja sobie to skopiowałem zadanie do mojego notatnika, no i spróbujmy jeszcze raz tutaj. Czyli tak, mamy mieć równanie sprzeczne. Równanie sprzeczne to znaczy takie, że x nie ma żadnego x, który czyni to równanie prawdziwe. No, czyli dla każdego x ta równość jest nieprawdziwa. No i teraz popatrzmy na to równanie i mamy pytanie, jakie musi być a. No, przepiszę wyraźnie to równanie jeszcze. 2x plus a równa się 2x minus 3. No więc jak mamy takie równanie, no to oczywiście co? No 2x możemy odjąć od obu stron, prawda? Wolno nam odejmować tę samą liczbę od obu stron równania, więc odejmijmy 2x od obu stron równania. Po lewej stronie zostaje nam a po drugiej minus 3, czyli x w ogóle nam zniknął. No i to równanie mówi, no to równanie prawdziwe jest tylko dla liczby a równej minus 3. Jeżeli a będzie jakąkolwiek inną liczbą, to równanie będzie sprzeczne, no niezależnie od tego, jaki jest x. Prawda? X w ogóle z tego równania zniknął. Czyli popatrzmy teraz. Jakakolwiek liczba, no nieprawdą jest, że jakakolwiek liczba czyni to równanie sprzecznym, bo a równe minus 3 czyni to równanie prawdziwe, czyli to nie. Minus 3, no jeżeli a jest równe minus 3, to właśnie to równanie nie jest sprzeczne, tylko jest prawdziwe. Jakakolwiek ujemna liczba, czy jakakolwiek ujemna liczba, no nie, bo minus 3 jest ujemne i dla a równego minus 3 właśnie znowuż nasze równanie jest prawdziwe. Czyli jakakolwiek liczba oprócz minus 3. No właśnie, nasze równanie mówi, że a jest równe minus 3, czyli jeżeli a, położymy a, które nie jest równe minus 3, no to równanie otrzymamy sprzeczne. Będzie to równanie sprzeczne niezależnie od tego, jaki jest x, prawda? Jeszcze raz mówię, x zniknął z tego równania. Czyli odpowiedź jakakolwiek liczba oprócz minus 3. Wracamy do naszego zadania. Jakakolwiek liczba oprócz minus 3 zaznaczamy, sprawdzamy doskonale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.